Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek warsztatowy. Ostatnio latałem protekiem, zanim jeszcze spadł śnieg i nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek, kiedy dopiąłem ósemkę i okazała się trochę za ciężka dla niego, GoPro pełne. Ono waży ponad 100 gramów. Dlatego przejrzałem internet i robiłem taki research już od dawna. Kupiłem drukarkę też 3D, między innymi po to, żeby latać FPV tymi mniejszymi modelami. Robiłem też research, żeby sprawdzić, jakie rozwiązania się dobrze spisują, się sprawdzają. No i padło na to, że GoPro Hero 6 rozebrane powinno dać radę, ale że ono jest rzadkością, zanim wdroży się, trzeba wykorzystać królika doświadczalnego, a królikiem będzie dzisiaj GoPro Hero White. Z tego względu, że to jest po prostu słaba kamera i jesteśmy w stanie nawet ją zniszczyć, jeżeli coś nie pójdzie tak. I dzisiaj spróbujemy rozebrać Hero 7 White i umieścimy je w tych dwóch obudowach lekkich, wydrukowanych z TPU. Mam zasilanie też, będziemy zasilać, czy idea jest taka, żeby zasilać przez gniazdo USB-C, czyli wyciągniemy zasilanie, pozbędziemy się obudowy, pozbędziemy się tylnego ekranu po to, żeby to Hero było dużo lżejsze i żebyśmy mogli spokojnie latać takim kładem jak Protek właśnie 25. Zatem do dzieła, krok po kroku postaram się pokazać to, czego dowiedziałem się. Tak jak powiedziałem, research robiłem parę miesięcy, ale myślę, że nadszedł czas ku temu, żeby spróbować, żeby rozebrać to Hero 7. Mam narzędzia przygotowane, mam wydrukowane już obudowę, także do dzieła. Dobra, pierwszy krok jest taki, że warto byłoby połączyć się, jako że mamy wyświetlacz Connect do GoPro App. Tu widać, że proces się rozpoczął. Wyświetlacz od czasu do czasu nam znika. Teraz go widać dość dobrze. Update complete. Kamera wyłączyła się. Świetnie. Włącza się od początku. Tutaj mamy numer seryjny i nazwę kamery, wersję oprogramowania. W porządku. Wireless connection on. Tu jest OK. Kamera info. Wi-Fi zostawimy może na 2-4? Na czym my będziemy latali? Dobra, zostawmy może na razie się na 5 giga. Jest ok, bo będziemy latali na razie na analogu. Jakby coś, to jestem w stanie podpiąć ten ekran. Przynajmniej takie są założenia. Ok, słuchajcie, kamera jest super rozgrzana. Tutaj cała ta powierzchnia jest ciepła. Powinniśmy zacząć od tej części. Ja spróbuję może wyciągnąć na początek te drzwiczki. One mogą nam później przeszkadzać. Tu jest jeszcze karta pamięci. To są jedyne drzwiczki. Komora baterii tutaj niestety jest na stałe. Więc powinniśmy dać radę tutaj się, w tym miejscu. Tak, zobaczcie, jest nawet... Tutaj jest dość łatwo wejść. Spróbujmy. Tu stopniowo będziemy rzeźbili, aż otrzymamy to miejsce delikatnie oddzielone. Spróbujemy to oddzielić w takim razie. To było najłatwiej z tej strony. Spróbujmy coś większego włożyć. Śmigło już weszło. Tu w tym miejscu wyraźnie widać, gdzie możemy zaatakować, prawda? Tak, spróbujmy sobie to trochę rozszerzyć, delikatnie, żeby je nie zniszczyć i stopniowo. Staram się tym ostrzem stworzywa, to mi służy tylko jako pomocnicze ta szpatułka. Na razie idzie bardzo dobrze. Słychać, jak ten klej puszcza stopniowo. Poszło. Tak to wygląda. Ta warstwa, ona jest bardzo cieniutka i słaba. Było mega łatwo. Dużo łatwiej niż mi się wydawało pierwotnie.
W tej chwili mamy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zdjąć osłonę obiektywu i odkręcić sześć śrub. Torx trójka albo czwórka, zaraz to Wam powiem dokładnie. I teraz mamy taki moment, że mam wrażenie, że mogę ją schrzanić, ale tak to bywa, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Powinienem podważyć ten ekran. On trzyma się na czterech wkrętach tutaj po bokach. Mamy cztery wkręty pod spodem, nie widać ich. Raz, dwa, trzy, cztery. I spróbujemy podważyć w takim razie tu, delikatnie. Ja nie wiem, które narzędzie zastosować. Może spróbujemy na początek to. Jeżeli nam pęknie, to się nic nie stanie wielkiego. Po prostu nie będzie osłony. Ale nie za bardzo chce mi się to zdjąć. Już powoli zaczyna puszczać. Jak pamiętacie, tam są cztery takie wkręty. Cztery wyżłobienia. Spójrzmy tu. Tak. I nawet widać te wyżłobienia. Dobra. Z tej strony mamy podważone. Śmigło jest, kurczę, dobrym narzędziem. Nawet bardzo dobrym. Ono już tu wchodzi dość głęboko. Poszło. Poszło dość gładko. Wygląda to w porządku. Te elementy z tworzywa są dość ciasno spasowane. Tak poza tym to jest ok. Dobra, w międzyczasie przygotowałem sobie osłonę na obiektyw. Wyciąłem nożyczkami z plastra. Jest trochę za duża. Za chwilę, ewentualnie jak będę odkręcał te cztery, tutaj będzie przeszkadzało, to przykleimy to. Ale na teraz jest w porządku, przynajmniej nie zniszczymy tego obiektywu. Idzie dobrze. Na tym etapie mamy odkręconych 10 wkrętów i tutaj widać od razu, że też resztki tworzywa zostały przy tym usuwaniu obiektywu, osłony obiektywu. Tu jest też uszczelka silikonowa. Wszystko. I teraz tak, z tej strony nie ma nic, więc można już delikatnie zacząć rzeźbić, bo tu jest tylko obiektyw. Natomiast połączenie mamy z drugiej strony. Najpierw sobie wejdziemy tutaj delikatnie, tak? I trzeba obserwować, jak wyglądają nasze porty. Tutaj mamy port micro SD i USB-C, prawda? One powinny wyjść. Ja je delikatnie może dopchnę, ale bardzo, bardzo delikatnie. One stopniowo będą nam tutaj wychodziły. To nie jest dobry pomysł, żeby to metalem pchać, bardziej tworzywem. Stopniowo? Tak. Tu idzie i tutaj trzyma, dokładnie w tym miejscu. Trzyma tu i tu, te dwa porty. A po drugiej stronie trzeba uważać, bo tutaj mamy połączenia. Mamy tutaj połączenie, dam trochę więcej światła. Tutaj widać już zasilanie. To jest nasze zasilanie na bank. A dalej mamy połączenia touchscreen, czyli display, plus do tego klawisze. Bardzo powoli i spokojnie, metodycznie to wychodzi. Żeby nie wyrwać i czegoś nie uszkodzić. Jak jest opór, to delikatnie i z drugiej strony. Tutaj za mocno wyciągnąłem, dlatego teraz wyciągniemy trochę z tej. Tutaj mi jeszcze siedzi. Tak jest. Ok, fakt jest taki, że tutaj jest taka metalowa listwa na dwóch wkrętach i przede wszystkim odkręcimy je. Dopiero później będzie można rozłączyć przewody. To powinien być Torx również. Tak, siedzi. Spróbuję to wykręcić. Spróbujmy to trochę przesunąć, żeby to było lepiej widać, ale tak, żeby też nie wyrwać tych połączeń. Teraz widać to dobrze. Teraz mamy to praktycznie na wierzchu. Tutaj nam wchodzi.
Jest. Ok, osłona jest zdjęta. Teraz to, co możemy zrobić, to już podważyć te konektory. Dobra, na tym etapie jesteśmy w miarę do przodu, bo widać już cel naszej podróży. Czyli mamy na wierzchu praktycznie cały ten moduł, o który nam chodziło. Natomiast tutaj pozostaje obudowa, wyświetlacz i akumulator, który jest w 7 White zabudowany na stałe. I też widzimy, że mamy tutaj konektory. Spróbujemy je wypiąć. Tu są konektory następujące. Wyświetlacz. Tak. I mamy też przyciski. To byłyby przyciski, to jest wyświetlacz. Jeszcze pozostaje nam tylko zasilanie. Tu jest cały akumulator. Plus do tego zasilanie, klawisze, ekran i obudowa. To wszystko waży około 50-60 gramów. Zostaje nam część ważąca 30 kilka gramów. Tego konektory możemy te listwy wykorzystać na przykład do tego, żebyśmy mogli podłączyć ekran albo mieć aktywne klawisze. Mamy tutaj slot, oczywiście karty pamięci. Słuchajcie, to co jest mega istotne, w tym miejscu mamy antenę Wi-Fi, więc jeżeli włączymy tą kamerę bez anteny, może nam ten nadajnik ulec uszkodzeniu. Tutaj w międzyczasie sporządziłem antenę do Wi-Fi, będziemy ją teraz lutować. 31-32 mm, mniej więcej taka. To jest nasza antena Wi-Fi i damy ją tutaj do tego, powinniśmy ją przylutować w tej chwili. Ok. Poszło, połączyło się. Tak jest. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasza antena Wi-Fi. Tu jest w porządku. Gdybyśmy chcieli odkręcić ten wkręt, on jest też dostępny. Gdybyśmy chcieli zdjąć i jeszcze zostawić samą optykę plus płytę główną, wtedy GoPro by ważyło ekstremalnie mało, ale na tym etapie zostawimy tak jak jest. Dlatego, że to już nam wystarcza. Teraz potrzebujemy przyciski. Teraz mamy prawdziwy challenge, bo jak popatrzymy, to jest wnętrze Hero 6. Jak popatrzycie tutaj w komorze akumulatora, który jest wymienny, wyciągalny, są tutaj dwa wkręty, które można wykręcić i w ten sposób wyciągnąć całą komorę i ten element rozebrać łącznie z listwami, jeżeli chodzi o, i taśmami związanymi z klawiszami. A tutaj będzie trochę więcej zabawy. Rozgrzewa się ten element, za chwilę go odkleimy i spróbuję go zdemontować. Ten klej też powinien być cieplejszy, spróbuję usunąć delikatnie to mocowanie akumulatora. Tak jest. Tu widzę, że jest jeszcze taki dystans z gąbki. Na szczęście negocjacje są krótkie dość. Tutaj nie widziałem żadnych innych elementów mocujących. Spróbujemy oddzielić. Wygląda na to, że ten akumulator jest przyklejony i tu nie ma żadnej innej filozofii, tylko potraktuję go śmigłem parę razy. Nie powinienem nic zniszczyć. Jeżeli coś zniszczę, trudno. Negocjacje trwają już parę minut. Akumulator jest ciepły, jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, jest ciepły. Teraz zobaczymy i delikatnie popatrzmy, jak to wygląda tu. Tak, tu jest klej. Czyli temperatura to jest podstawa. I to wszystko. Co ciekawe, pojemność jest podobna, 1200, praktycznie ta sama. 1220 mAh. Tutaj ja widzę, że jest napięcie nieco niższe. Mamy 3,85 V, tutaj 4,4 V. To jest akumulator z Hero 6 i też piątki, pewnie siódemki, popularny. Tutaj nie mamy tych styków, tylko bezpośrednie wyprowadzenie i tu jest łącze. Tu mamy takie dwa grzybki mocujące. Trzeba będzie je przytopić. Trzeba... Tak? I tutaj mamy tych grzybków 4 właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery.
dopiero będzie dostęp do kabla, więc to jest trochę tricky, ale postaram się to w miarę ogarnąć za chwilę. Tutaj muszę być przy tym bardzo delikatny, bo mam wrażenie, że jeżeli podgrzeję to lutownicą za mocno, to może to oddziaływać na taśmę. Podkleję też może delikatnie tutaj te taśmy od wyświetlacza i to samo tutaj te dwa grzybki, które wystają. Zabezpieczyłem plastrem całość. Smoknijmy delikatnie to lutowniczką. Dobra, żeby też nie rozgrzać nadmiernie tej płytki, pod którą jest nasza taśma. Dobra, to powinno wystarczyć. Tak, już ładnie wychodzi. Elegancko. Powoli to robiłem i sukcesywnie. Druga rundka, ona może być trochę trudniejsza, bo tutaj jesteśmy blisko. Więc bardzo delikatnie, raz, cyk. To jest taśma w bezpośrednim sąsiedztwie. I tak stopniowo, krok po kroku, to jest mega żmudna czynność, ale powinna nam dać fajny efekt. Dobra, spróbujemy delikatnie to rozwarstwić, może już pójdzie. To co sobie zrobimy w tej chwili, to spróbujemy ją pociągnąć. Teraz tą blaszkę całą mocującą. To co trzyma tutaj, to jest właśnie ten jeszcze ostatni, ale wygląda na to, że nam wychodzi ten cały element. Tak, mamy to. Jak na razie to zrobiłem mega delikatnie. Nie wiem nawet ile kosztuje na AliExpressie taki przewód, ale można to dokupić też. Na tym etapie oddzielimy taśmę. Ona jest tutaj przyklejona. Trzeba najlepiej to rozgrzać. Musisz być bardzo, bardzo delikatny. Ten fragment oddzieliłem i tak stopniowo, stopniowo. Precyzyjna sprawa chyba najbardziej z całej tej instalacji, oprócz operacji oczywiście lutownicą. I tu nam idzie. Ten klej jest ciepły. 60 stopni to miało przed chwilą, teraz ma pewnie ze 40, ale poszło. Na AliExpressie, jak mówiłem, ile? 15-20 dolarów, no i trzeba czekać, nie? 3 tygodnie. Ale to są nasze klawisze, mode plus do tego, czyli tryb plus do tego włącz, wyłącz, uruchamianie. No dobrze, słuchajcie, teraz czekają nas dwie chwile prawdy. To co zrobiłem przed momentem, to wpiąłem tutaj konektor. I tak wygląda nasze Hero. No i co, wypadałoby teraz zasilanie jeszcze do niego podpiąć, prawda? 4S, 1300 mAh i to jest przewód balansera. Balanser, jak widzicie, świeci na niebiesko. I teraz podepniemy nasze GoPro z tej strony. Przypniemy zasilanie zewnętrzne. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie też, jak będzie zasilanie zewnętrzne, to połączymy się przez Wi-Fi i spróbujemy uruchomić nasze USB-C, żeby zasilać przez USB-C. Mam nadzieję, że ten model taką możliwość ma. Jak z tego etapu jestem w stanie złożyć spokojnie tą kamerę. Dobra, spróbujmy ją uruchomić. GoPro w tej chwili nagrywa. Jak widzicie, ja powinienem się za chwilę nagrać. I kamera nasza. Można jeszcze ją rozebrać zdecydowanie bardziej. Ja na razie poszedłem w takim bezpiecznym modelu, ale możemy przejść oczywiście o jeden stopień wyżej. Natomiast teraz kwestia, która pozostaje, to jest zasilanie, tak żeby nie zasilać z tego akumulatora, tylko żeby zasilać przez matek z pakietu LiPo podczas lotu. Jak pamiętacie, zrobiłem taki manewr, że przylutowałem antenę. Jestem blisko, ale długo łączy. Jest, recording, nie? Zobaczmy teraz. I popatrzcie, tu jest kamera. Jestem, nie? To jestem ja. Dobra, nagrywa się i widać mnie też. Świetnie, czyli to działa. Teraz pozostaje jedyna kwestia, żeby podpiąć zasilanie przez USB. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zapewnić zasilanie przez USB-C. Zaraz spróbuję to zrobić.
Słuchajcie, wiem już wszystko. Bardzo dużo mi dało to doświadczenie. Jestem bardzo zadowolony, pomimo że efekty są średnie, tak? Zasilanie niestety nie działa poprzez USB-C. Nikt nie rozbiera akurat tego modelu. Nie mamy tutaj wymiennego akumulatora i nie mamy też oczywiście wyświetlacza. Ja nie wiem, czy będzie... Jak na razie działa wszystko. Jest nagrywanie i tak dalej, więc jest w porządku. Cenne doświadczenie, ale tak naprawdę szóstka to jest kamera, którą rozbiorę. Mam dwie szóstki w tej chwili i siódemka stanowiła ta White tylko jako stanowiła królika doświadczalnego. Mam też obudowy, które są przygotowane do wersji tej półrozebranej i do wersji całkiem rozebranej. I mam nadzieję, że już szóstkę na pewno da się zasilać przez ten matek i przez gniazdo USB-C. Tego modelu niestety nie dałem rady. Duże doświadczenie dla mnie, dużo doświadczeń zebrałem podczas tych 3 godzin rozbierania. Wiem już o GoPro dużo, dużo więcej. Przygotowałem się do tego. Jestem gotowy na to, żeby model Hero 6 rozebrać i użytkować razem z tymi małymi kładami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny. Już wiecie, jak to wygląda, jak rozebrać GoPro. Myślę, że wiele osób może też skorzystać, jak na przykład będą miały awarie zasilania, jak sobie wymienić. Te części są dostępne w AliExpressie, więc można samodzielnie, spokojnie siódemkę rozebrać. Dużo cierpliwości, podgrzewanie jest też ważne, tego kleju. I to na tyle. Jeżeli podobało Wam się, oczywiście prośba o suba. Pod spodem macie darmowy warsztat z filmowania dronu i myślę, że pójdziemy też mocniej w przeloty tymi małymi kładami do 250 gramów, bo nimi można latać blisko ludzi. Każdy może latać blisko ludzi, a jednocześnie przy zastosowaniu Hero już 6 fajne efekty można uzyskać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć!